To nie rap z katowickich blokowisk czy ulicy, ale prosto z kopalni. Andrzej Gardiańczyk, który na co dzień pracuje w kopalni redutowy, postanowił nagrać utwór, w którym rapuje m.in. o bieżącej sytuacji w górnictwie. Bo na co dzień jest górnikiem, a po pracy raperem. Paweł Jędrusik. Andrzej Gardiańczyk rapem zajmuje się dłużej niż pracuje na kopalni. Tam ciężko robią, krajobraz zmienia się, bo wszystko chcą zamykać. Pracuje jako maszynista wyciągowy w kopalni redutowy. W wolnych chwilach lubi poświęcać się swojej pasji, muzyce. Wówczas występuje pod pseudonimem Gardian. Właśnie powstał klip do utworu Kopalnia. Ja pochodzę z Redutów i na starych fotografiach czy gdzieś zawsze była ta kopalnia. I mi jest szkoda po prostu i myślę, że wielu Ślązakom jest przykro, jak te wieże szybowe zaczynają się tracić z naszego regionu, z naszego krajobrazu. Ja chciałem upamiętnić to, że jeszcze tu coś jest, że te koła linowe, że ta kopalnia jest czynna po prostu. Bo to właśnie w kopalni w Redutowach powstawał teledysk do utworu Kopalnia. Jak pokazuje historia, górnictwo często inspirowało artystów, nie tylko muzyków. Ponieważ górnictwo zawsze było silnie wpisane w tożsamość naszego regionu, w to, co tutaj się dzieje, w to, czym żyją ludzie, to sztuka zawsze traktowała też o kopalniach. Andrzej Gardiańczyk to nie jedyny pracownik kopalni Polskiej Grupy Górniczej, który może się pochwalić swoim talentem. Wśród pracowników Polskiej Grupy Górniczej są mistrzowie wschodnich sztuk walki, są biegacze, są maratończycy, mamy siłaczy, mamy artystów, jest nawet poeta, jest także rozchwytywany w krajach Azji DJ Moreno. Gardian rapował już nie tylko o kopalni. Jeden ze swoich utworów zadedykował znanemu ratownikowi Borkosiowi. Maszyna wyciągowa znów przejeżdża cały cykl i uwierzcie, że jest dobrze, gdy te liny idą w szyb.